Jakby padało, było jeszcze gorzej. Światełko, nie wolno tam. Słyszałem. Przyjmujesz? Nie, 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 ale to już wszystko jest ustalone. Teraz możemy tutaj ustalonego karnego stopu. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń. Szanowni Państwo, tą znaną kawaleryjską żurawiejką witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych tu na Błoniach Nadwiślańskich w prastarym Grudziądzu. Za chwilę, drodzy Państwo, rozpocznie się widowisko kaskaderki konnej w wykonaniu grupy Apolinarski Grup. Głównym organizatorem dzisiejszych pokazów jest Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, działająca w Grudziądzu od 1991 roku. Dzisiejsza uroczystość ma już swoją 30-letnią tradycję i jest kontynuacją wieloletnich związków Grudziądza z polską kawalerią, bronią, która przeszła już do historii i legendy. W okresie międzywojennym Grudziądz zwano stolicą polskiej kawalerii. Nie było w tym określeniu żadnej przesady, gdyż właśnie w Grudziądzu w latach 1920-1939 wyszkolono prawie 5 tysięcy oficerów służących we wszystkich 40 pułkach kawalerii Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2019 roku minęła 99. rocznica powołania w naszym mieście Centralnej Szkoły Jazdy. Szkoła ta przeszła do historii pod nazwą Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Centrum Wyszkolenia Kawalerii było zgrupowaniem szkół. Szkoła Podchorążych Kawalerii i Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii i różnorodnych kursów, a jego komendant miał uprawnienia dowódcy brygady. Grudziądzką szkołą dowodziło 4 komendantów. Generał dywizji Stefan de Castenedolo Kasprzycki, generał brygady Zygmunt Podchorski, który był niewątpliwie najwybitniejszym komendantem tej szkoły, pułkownik dyplomowany Józef Smoleński, a ostatnim komendantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii do września 1939 roku był pułkownik, a od 1944 roku generał dywizji Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur. W latach międzywojennych Grudziądz był miastem garnizonowym. W Cytadeli stacjonował 18 Pułk Ułanów Pomorskich, a także pułki 16 Dywizji Piechoty, 64 i 65 Pułk Piechoty, 16 Pułk Artylerii Lekkiej, Wyższa Szkoła Lotnicza przeniesiona w 1927 roku do Dęblina, słynna Szkoła Orląt, a w jej miejsce od 1928 roku Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania oraz jedyne w Polsce przedwojennej Centrum Wyszkolenia Żandarmerii. W 1925 roku podczas uroczystości promowania podchorążych Szkoły Podchorążych Kawalerii wręczono sztandar ufundowany przez żony oficerów wszystkich pułków. Sztandar ten zaginął w 1939 roku. Kawalerzyści kontynuowali chlubne tradycje jazdy polskiej, a Grudziądzka Szkoła dawała solidne, nowoczesne wyszkolenie wojskowe. Promocje oficerskie odbywały się w Grudziądzu, często na Błoniach Nadwiślańskich. Podstawą całego szkolenia kawaleryjskiego w obydwu szkołach było oczywiście wyszkolenie jeździeckie. Koń był dla kawalerzysty najlepszym towarzyszem broni, najwierniejszym i niezawodnym przyjacielem, czego wyrazem jest odsłonięta przez kawalerzystów w 2006 roku w trakcie 18 zjazdu tablica pamiątkowa na Grudziąckich Błoniach. A teraz, drodzy Państwo, głos zabiorą pani Karola Skowrońska, przewodnicząca zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej
i prezydent miasta Grudziądza, pan Maciej Glamowski. Szanowni Państwo, jesteśmy na tych pięknych łoniach, by obejrzeć pokazy jeździeckie, by zadumać nad tym miejscem, gdzie przed wojną odbywały się defilady, promocje ułanów, szwoleżerów i strzelców konnych, którzy kończyli Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Proszę Państwa, najserdeczniej witam przybyłych gości na nasz zjazd. Wśród rodzin kawalerzystów są znamienici żołnierze, oficerowie, a wśród nich generał dywizji pan Jarosław Gromadziński, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej imienia generała broni Tadeusza Buka. Jest także dowódca grudziąckiego garnizonu pan pułkownik Mariusz Kaliszuk, wielu innych oficerów i myślę, że czas by przemówił do nas pan prezydent Grudziądza, pan Maciej Glamowski. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy i goście 31. Zjazdu Kawalerzystów. Witam Was wszystkich serdecznie na tym wyjątkowym dla Grudziądza wydarzeniu. Ale w sposób szczególny chciałbym przywitać jedną z osób, panią Karolę Skowrońską, przewodniczącą zarządu Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, bez której pewnie byśmy się tutaj nie spotykali, bo to ona była inicjatorką pierwszego zjazdu i organizatorką kolejnych zjazdów kawalerzystów w Grudziądzu. Bardzo serdecznie witam. Zjazdy kawalerzystów w Grudziądzu to już tradycja, bo przecież częścią z Was, drodzy Państwo, jest tu rokrocznie od 31 lat. I każdy rok jest wspaniałą okazją do spotkania się, ale też uczczenia pamięci polskich ułanów, którzy w Grudziądzu są symbolem naszego miasta. Centrum Wyszkolenia Kawalerii było elitarną szkołą polskiej jazdy, a w jego składzie Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii, Szkoła Podchorążych Kawalerii, Doskonalenia Oficerów i Podoficerów, czy Szkoła Jazdy Konnej. W nich i na specjalnych kursach wyszkoliło się w naszym mieście w okresie międzywojennym prawie 5 tysięcy oficerów służących we wszystkich pułkach kawalerii Wojska Polskiego. Nic więc dziwnego, że to nasze miasto nazywano stolicą polskiej kawalerii, a o ułanach z Grudziądza powstawały do dziś znane piosenki. Kawalerzyści w naszej pamięci trwają i trwać będą. Generał Stefan de Castaneda Kasprzycki, pierwszy komendant Centralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu, bo tak na początku nazywała się Kawaleryjska Szkoła, spoczął na grudziąckim cmentarzu garnizonowym. Wielu z grudziąckich ułanów oddało życie na polach bitew II wojny światowej. Część z nich udało się przeżyć na emigracji, jak legendarnemu dowódcy Zygmuntowi Podchorskiemu czy Tadeuszowi Borowi Komorowskiemu, ostatniemu komendantowi, wodzowi naczelnemu polskiego wojska, a potem premierowi rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Wielu kawalerzystów po wojnie żyło w Polsce, ale w PRL-u tradycje kawaleryjskie, z których dumne zawsze było nasze miasto, próbowano wymazać z pamięci jego mieszkańców. Koszary stały zamknięte. Nie można było mówić i pisać o bohaterskich czynach absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Dlatego dziś mówimy i pamiętamy. Hej,
Hej Ułani, malowane dzieci. Oddaliście Polsce swą młodość i krew. Dziewczyna za wami chyba nie poleci. Rozpłynął się w chmurach wasz bojowy śpiew. Zostały tylko ślady podków. Cześć ich pamięci. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękujemy za wystąpienia. W przerwie dzisiejszych pokazów zostaną wręczone nagrody zwycięzcom drugiego biegu ułańskiego o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii. A teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Państwa na pokaz. Dowódcą uroczystości, podążający tutaj na koniu masi kasztanowatej, dający teraz sygnał szablon do zatrzymania, jest porucznik Holak z Centrum Wyszkolenia Logistyki tutaj właśnie w Grudziądzu. A za nim bardzo kolorowy korowód właśnie jeźdźców ze wszystkich epok. I zaczynamy. Na sygnał dowódcy marsz pododdział rusza pancernego. Obok nich w takim świecącym krzyżaku również towarzysz wojsk wielkopolskich. Po jego lewej stronie na koniu masi tarantowatej rycerz już z epoki grunwaldzkiej. Drugą trójkę natomiast stanowi krzyżak. Przepraszam, nie, źle się przyjrzałem. Jest to rycerz z epoki wojen krzyżowych. Właśnie słyszymy komendy, które wydaje dowódca uroczystości przed złożeniem meldunku. Za chwileczkę zostanie złożony meldunek i przystąpimy do pokazu. Panie generale, porucznik Holak, Centrum Szkolenia Logistyki, melduje gotowość do rozpoczęcia pokazu. Panie poruczniku, proszę o odpowiedź. Dziękuję. Meldunek został złożony, przystępujemy do mniej oficjalnej części pokazu, czyli pokaz wyszkolenia kawalerii. Poprosimy zatem o muzykę i zaczynamy.
się w tej chwili pododdział kawalerii prezentuje się szyku rozwiniętej i przystępujemy do części pokazu. Za chwileczkę każdy z wojów, nawiązując do kolejnej epoki, do której oczywiście, sądzi jego strój, uzbrojenie, jak również urząd koński, wykona pewien element z musztry. Mianowicie może to być potyczka, może to być sztuka badania bronią białą. Za chwileczkę to zobaczycie Państwo. Pierwszy jeździec jest to jeździec epoki Bolesława Chorobrego. Jego opancerzenie stanowi, jak widzicie Państwo, lamelka, czyli rodzaj pancerza skórzanego. Na głowie ma hełm jako wierne odwzorowanie hełmu wydobytego z dna jeziora na Ostrowie Legnickim. Kolejny jeździec nosi na głowie hełm, który jest nazywany mianem Krzyżaka Wielkopolskiego. Konie, które tutaj dosiadają, co prawda nie są wiernym odzwierciedleniem tego, na jakich rumakach jeżdżono wcześniej, ponieważ ówczesne rumaki nie były aż tak duże i tak bardzo zbudowane. Szanowni Państwo, tak właśnie mogły wyglądać ówczesne starcia kawalerii, ponieważ oprócz tego, że kruszono kopie, później dochodziło do walki właśnie na bardzo bliskim kontakcie. Pancerz, rywalizacje tego typu, że miecze stały się bardziej ostre, bardziej szpiczaste, z tego względu, że zaczęto stosować bardziej rozbudowane uzbrojenie ochronne. Następną parą są to rycerze z okresu około grunwaldzkiego, rycerz po lewej stronie. Jest to rycerz biorący udział w wyprawach krzyżowych, ponieważ również tutaj z ziem polskich gro rycerstwa walczyło w Ziemi Świętej. Zaprezentujemy teraz Państwu walkę turniejową, ponieważ rycerstwo, kiedy nie walczyło, trenowało, tak jak dzisiejsze wojsko, aby być przez cały czas jak największej gotowości bojowej, tak jak powiedział marszałek Piłsudski, im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w boju. Ta reguła również sprawdzała się wcześniej. Uwaga, rycerze są już gotowi. Na znaku niesienia kopii następuje atak. Rycerz trafiony, ale nie oznaczył tego. Walczy nadal.
tym razem trafienie okazało się skuteczne. Rycerz przybrany w czaprak barwny i również kropierz przegrywa ten pojedynek. Sławną osobą w historii, która przegrała właśnie tego typu walkę, był Henryk VIII, który Anglii, który konał przez kilka dni w cierpieniach. A to jeszcze nie koniec? Szanowni Państwo, Gloria Wilkis, chwała zwyciężonej i oklaski dla naszego pokonanego jeźdźca. A co to wspólnego ma z naszą historią? Mianowicie bardzo dużo, ponieważ Tatarzy już od czasów wielkiego księcia Giedymina, który oczywiście nie był władcą Polski, dopiero nastąpiło to za czasów Władysława Jagiełły, zaczęli następować na ziemie polskie. Osiedlali tutaj się, zwłaszcza w rejonie Białostoczczyzny, gdzie przez ładnych kilka już setek lat, gdzie zresztą żyją do dzisiaj, stanowią znakomitą mniejszość narodową, która świetnie odnalazła się w dzisiejszych realiach naszych czasów. Nie jest to grupa zradykalizowana w żaden sposób, a wniosła przez wiele stuleci bardzo dużo, ponieważ stanowiła rdzeń naszej kawalerii. W 25, jeżeli tutaj kawalerzyści nie podniosą takiego hałasu, bodajże 25 albo 26 pułk ułanów miał swój szwadron tatarski. Widzimy teraz epizod rodem z potopu, gdzie Andrzej Kmicic w towarzystwie dwóch jeźdźców obala konia, prowadzi obserwację rzeki, czyli czasami z drugiej strony nie przeprawiają się Szwedzi i za chwileczkę udaje się do wojsk własnych. No i prosiłbym również o prawa do tej Amazonki. Ciężka, jak również jazda lekka. Przede wszystkim husaria jazda, która zawitała do nas z nieodległych Węgier, gdzie husarzy, racowie tutaj u nas ewoluowali z jazdy stosunkowo lekkiej do jazdy najcięższej. Była to jazda w rodzaju dzisiejszej kawalerii pancernej, która stanowiła w czasie bitwy o uderzeniach przełamujących jej uzbrojenie, czyli długie kopie, następnie również broń palna, która coraz bardziej nasycała nasze pole walki, stanowiła o jej przewadze. Następny jeździec jest to towarzysz pancerny, jeździec nieco lekko zbrojny, uzbrojony jedynie, przepraszam, jego uzbrojenie ochronne stanowiła kolczuga, czyli rodzaj koszulka, nazwijmy to stalowa ze splotu kółek metalowych, a na głowie charakterystyczna bardzo misiurka. Jestem pewien, że Państwo oglądaliście Ogniemi Mieczem i tą właśnie jazdę pancerną i husarię można było tam oglądać, kiedy to dokonywała naprawdę niesamowitych huraganowych uderzeń. Pragnę zaznaczyć, że husaria przez 125 lat została jazdą niepokonaną. Biorąc udział w chociażby w bitwie pod Kirchholmem, gdzie szarżowała na bardzo dobrze przygotowaną i niesamowicie nasyconą ogniem broni palnej piechotę szwedzką i tam również dokonała niesamowitych wyłomów w jej formacji i wygraliśmy tą bitwę. Były również innego rodzaju potyczki, jak na przykład bitwa pod Chodowem, gdzie 400 husarzy opierało się około 40 tysięcy jeźdźców Ordy Tatarskiej. Także to świadczy o niesamowitej przewadze. Tak jak właśnie dzisiaj, jeżeli mamy broń dobrą, może ona stawić czoła dużo większym formacjom przeciwnika. A następnie, owiane już legendą, Szanowni Państwo, na pewno każdy z Was słyszał o Wisowczykach. Aleksander Józef Wisowski założył formację, która przyjęła nazwę od jego właśnie nazwiska. Jeźdźcy ci co prawda niezbyt długo walczyli w formacjach polskich, ponieważ ile mieli dobrych zasług, tak samo drugie tyle mieli złych, ponieważ jazda ta utrzymywała się tylko i wyłącznie za to, co, że tak powiem, zdobyła. Jeżeli zdobywała to na nieprzyjacielach, to nie stanowiło żadnego problemu, natomiast jeżeli musiała łupić ludność własną, no sytuacja już była dużo, dużo gorsza, ponieważ stanowiło nie bardzo duże obciążenie dla właśnie własnych terenów. Jeździec ten, jak widzicie, ubrany jest w strój lekki, wyposażony jest w łuk refleksyjny, również oszczep, który teraz przed chwileczką razi przeciwnika,
i przede wszystkim szabla. O sile tej formacji stanowiła jej bardzo duża dynamika, ponieważ przemieszczali się bez taborów, tylko i wyłącznie wierzchem. Mogli pokonywać dziesiątki kilometrów w ciągu jednej doby i razić w przeciągu 24 godzin przeciwnika na różnych kierunkach, stanowiąc o taktycznym powodzeniu danego zamierzenia. Oprócz broni palnej, która była w owym okresie stosunkowo zawodna, ponieważ stosowano głównie karabinki i pistolety o zapale zamkowym, stosowano również łuki, broń równie śmiercionośna, to skuteczna jak broń palna. Lisowczycy, kiedy zostali przegnani tutaj z terenu Rzeczpospolitej, udali się do monarchii Habsburgów, gdzie dokonywali niesamowitych właśnie wyczynów pod względem swojej śmiałości i niebezpieczeństwa w natarciu. Na obrazie Józefa Branta możemy właśnie zobaczyć postać Lisowczyka. Obraz ten nosi nazwę Lisowczyk lub Jeździec Polski. I mamy tutaj przed Państwem, w zasadzie macie Państwo przed własnymi oczyma dokładnie odwzorowanie takiej właśnie postaci. Ciekawostkę przytoczę to, że w wieku XVII na terenach dzisiejszych Niderlandów dzieci straszono właśnie Lisowczykami, że przybędą i rozpalą im nad głową czerwony ogień. Proszę zobaczyć, jak sprytnie temu naszemu miejscowi udaje się ścinać głowy kolejnych przeciwników. I brawa dla naszego Lisowczyka! Państwo, poprosimy o trzecią część naszego pokazu, a jest to rzecz, która jest tutaj bardzo dobrze znana i wśród widowni bardzo dobrze rozpoznawana, ponieważ wielu tutaj żołnierzy w mundurach nawiązuje właśnie do tradycji tej naszej bardzo chlubnej, ostatniej w zasadzie kawalerii. Ten kawalerzysta, który wyjeżdża przed Państwem, jest to ułam w barwach 17 pułku ułamów wielkopolskich. Jednostka ta została sformowana w Poznaniu w ramach walk w Powstaniu Wielkopolskim. Nosiła 17 pułk ułanów. Ta nazwa została im nadana już w momencie, gdzie pułki wielkopolskie zostały włączone w szeregi wojsk polskich, co nastąpiło w roku 1919. Wtedy nastąpiła ta właściwa numeracja. I ta numeracja, która w zasadzie towarzyszyła tym pułkom aż do ich rozwiązania, częściowo w roku 1939, częściowo również w toku II wojny światowej. Pułk ten został sformowany w Biebrzusku, następnie dyslokowany do garnizonu Gniezno, skąd udał się na front wojny polsko-bolszewickiej. Wracając z tej wojny, pułk poniósł olbrzymie straty i po uzupełnieniu w roczniki, że tak powiem, bieżące w ramach częściowej mobilizacji, został przegrupowany do garnizonu Leszno. Leszno stanowiło, co prawda nie był to macierzysty garnizon tej jednostki, natomiast 17 pułk ułanów wyruszył z leszczyńskich koszar już na teatr wojny drugiej. No i niestety pułk ten już nigdy do tych koszar nie powrócił. Na początku, w sierpniu 1939 roku, pełnił służbę na wysokości miejscowości Śrem. Następnie w ramach Armii Poznań przemieszczał się przez Gniezno i Konin w kierunku na Warszawę, gdzie sławił się w bitwie nad Bzurą, a następnie poprzez Puszczę Kampinoską, przedzierając się do obleżonej stolicy, tam również stanowiło jej wartości. Rok 1939 nie stanowi końca kawalerii, ponieważ ta kawaleria, która udała się na zachód, tak jak na przykład bardzo dobrze znany generał Gutowski, walczący właśnie w szeregach 17 Pułku Ułanów, walczył w pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka. Częściowo kawaleria została odtworzona również w Ludowym Wojsku Polskim, gdzie mieliśmy Brygadę Kawalerii, która składała się początkowo z trzech pułków. Jednostka ta brała udział w walkach w czasie II wojny światowej
i co bardzo istotne, w ostatniej szarży kawalerii tutaj na ziemiach polskich w okolicach Mirosławca, gdzie w Bobrujsku, w rejonie Bobrujska szarżowała na okopaną piechotę niemiecką. Kres kawalerii i epopeja konia polskiego kończy się w roku 1947, gdzie zostaje zlikwidowany szwadron przyboczny prezydenta, jednym z oficerów, który służył w tym roku właśnie w tej kawalerii, jest zmarły pan pułkownik Henryk, i teraz nazwisko, jeżeli ktoś mi przypomni, kawalerzyści wiedzą? No niestety nie wiedzą. Ja również, umknęło mi to, pamięć ludzka jest ulotna, niestety. Umundurowanie to różniło się znacznie, proszę zobaczyć, nie ma tutaj oznak na przykład pułku, jest to typowe umundurowanie polowe. Jeźdźcy ci, co jest oczywiście, teraz szanowni państwo to bardzo dobrze widzą. Kawaleria w dwudziestoleciu międzywojennym była przygotowywana przede wszystkim do walki pieszej, ponieważ nasycenie bronią przede wszystkim u naszego zachodniego sąsiada, który później okazał się naszym przeciwnikiem, było bardzo wysokie, gdzie walka już stricte konna nie mogła stanowić o przewadze. Było oczywiście wiele szarż, które okazały się udane, natomiast walczono przede wszystkim pieszo. Szanowni państwo, część pierwsza naszego pokazu właśnie dobiega końca. Za chwileczkę przystąpimy do wręczenia nagród. Oczywiście zapraszam na tą, która będzie za 20 minut. Zobaczycie państwo, nie będę mówił, co to takiego. Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym odbył się drugi bieg ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii, zorganizowany przez Moriw Grudziądz, Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i Akademię Biegania Grudziądz. Nastąpi teraz wręczenie nagród zwycięzcom. Nagrody wręczą generał dywizji Jarosław Gromadziński, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, prezydent miasta Grudziądza pan Maciej Glamowski, pan Mirosław Zając z Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Wśród pań najszybsze były. I rozpoczynamy od miejsca trzeciego. Miejsce trzecie, Julita Żukotyńska z grupy. Miejsce drugie, Marzena Raniszewska z Grudziądza. I miejsce pierwsze, z czasem 47 minut i 31 sekund, zajęła pani Mirosława Szweda z Torunia. 200 zawodników ścigało się na niezwykle wymagającej 10-kilometrowej terenowej trasie od Mariny do osiedla Rządz po nadwiślańskiej skarpie. Wielkie brawa i gratulacje! Zwycięzcy otrzymują trofea symboliczne ostrogi oraz rzeźby końskich głów ufundowane przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, a także voucherów ufundowane przez Geotermię Grudziądz. I teraz kategoria mężczyzn. Wśród mężczyzn najlepsi. Miejsce trzecie. Mateusz Ronowski Grudziądz!
Miejsce drugie! Maciej Krasnodębski Grudziądz! I miejsce pierwsze! Dawid Janus, Świecie! Z czasem 43 minuty 55 sekund! Przypomnę jeszcze 200 zawodników i ponad 10 km ciężkiej nadwiślańskiej trasy. Brawo jeszcze raz. Nie zabrakło licznych podbiegów i zbiegów ponad nadwiślańskiej trasy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, za chwileczkę nastąpi druga część pokazu, ta można by powiedzieć zdecydowanie bardziej dynamiczna z tego względu, że zaprezentujemy się tutaj wszyscy razem, co prawda nie będzie to duże zgrupowanie kawalerii, że tak powiem, natomiast będziecie mogli zobaczyć, jak wówczas jeżdżono. Sztuka ta, zwana woltyżerką, nie jest tutaj, nie jest to określenie tak do końca właściwe z tego względu, że niektórzy określają ją również jako woltyż kozacki, a z woltyżem z kozakami ma to tak naprawdę niewiele wspólnego, ponieważ wszyscy jeźdźcy, aby dodać sobie kunsztu, ja nie muszę, przepraszam, że jestem zadyszany, ale przed chwilą biegałem, uprawiali właśnie tą karkołomną dyscyplinę jeździectwa. Również tutaj w Grudziądzu, gdzie wszyscy, jak dobrze wiemy, Grudziądz jest stolicą polskiej kawalerii, pielęgnowano tego typu właśnie jazdy. Za chwileczkę przed Państwem Apolinarski Grób w wykonaniu woltyżu kozackiego.
Szanowni Państwo, taką właśnie mieliśmy kawalerię. 20-lecie międzywojenne, a w szczególności Grudziądz, czyli stolica Pałaskiej Kawalerii, gdzie takie zdarzenia miały miejsce naprawdę bardzo, bardzo często i świadczą one o naszym kunszcie i niesamowitym wyszkoleniu naszej kawalerii, o czym nasi ułani dali znać we wrześniu roku 1939, jak również później, kiedy to walczyli na frontach Europy Zachodniej, jak również powracając z nieludzkiej ziemi na wschodzie. Brawa dla naszych kawalerzystów! Przed Państwem wystąpiła grupa Apolinarski! A pokazy komentarzem opatrzył pan Mirosław Galant. Dzisiejsze pokazy zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i wielu darczyńców, a także przy pomocy logistycznej i organizacyjnej jednostek wojskowych garnizonu Grudziądz i garnizonu Warszawa. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za przybycie na grudziąckie Błonia Nadwiślańskie, na to wspaniałe święto Kawalerii Polskiej w imieniu organizatora Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Dziękujemy Państwu. Jeszcze brawa, kochani! Złożył pan Marek Hola, porucznik Marek Hola. Do koników się wyrywa. Członkowie, uczestnicy zjazdu, którzy przyjechali autobusem, za chwileczkę autobus podjedzie i wrócimy do bursy. Proszę tu spokojnie poczekać. Zaraz autobus będzie.